Siemano, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A dzisiaj witam Was z jeziora Torfy koło Otwocka w powiecie otwockim. I co my tu mamy w tym jeziorze? Ale mamy, powiem Wam szczerze, fajne rzeczy w postaci ryb, które dzielnie pływają. Powiem Wam szczerze. Jak zwykle rock riderem. Powiem Wam szczerze, mógłbym na piechotę tu przyjść, ale jest to bezsensowne. A tak, popatrzcie, cisza, spokój, nie ma nikogo. Rezerwat przyrody Torfy. Jak sobie włączycie mapę Google'a, to koło Otwocka pod Warszawą zobaczycie na mapie rezerwat przyrody jezioro Torfy. Jakie echo, słyszycie? O, zobaczcie. Nie wiem, czy to widać. Powiem Wam szczerze, ale ryby fajnie pływają. Powiem Wam szczerze, moi mili, że ryby fajnie pływają i fajnie jest sobie zobaczyć. Widzicie? Szczupak. Szczupak podchodzi. Gdy szczupak podchodzi do ryby, to ryby udają martwe i unoszą się w wodzie. I on sobie przepływa i zobaczcie, one zaraz odżyją. Widzicie? One zaraz odżyją, zaczną sobie znowu pływać. Wiecie, one udają martwe, żeby szczupak ich nie zaatakował. Powiem szczerze, raz mi się udało sfilmować szczupaka, jak pływał. O. Widzicie? Małe rybki. Powiem Wam szczerze, wiem, że aparat nie oddaje tego doskonale, ale ja stąd doskonale widzę. Ale fajne. O. Znaczy, że szczupak jest niedaleko, skoro one tu już udają, że są martwe. To może gdzieś tutaj czatować. Dobra, zaraz będę kończył nagrywanie, bo tam słyszę, że ludzie idą. Powiem już szczerze, no, nie widzę, że był szczupak. O, widzicie teraz lepiej. Wow. Wiecie, bo tutaj ogólnie się i niebo odbija, więc dlatego gorzej widać, ale naprawdę Wam powiem, że no niezłe cyrki. O, widzicie? Szczupak gdzieś krąży. Ale tutaj powiem szczerze, w tym jeziorze to raz widziałem takiego bydlaka wielkiego, normalnie jak cała ręka. Dobra, nie widzę go. Na pewno go nie zobaczę, bo na głębszej wodzie chodzi. Ale jezioro naprawdę jest piękne. Tam sobie siedzą łabądki. O. Jeden łabątek. Drugi łabątek.
No i są oczywiście, o, patrzcie, tam jest trzeci łabątek. Są trzy łabędzie. Kaczki też są, ale gdzieś się pewnie pochowały. Dzisiaj właśnie bez YouTube'a, po prostu nic nie siedzę, nie tworzę, tylko sobie pojechałem odpocząć. Jestem na urlopie, mam do tego prawo. Wakacje na wschodzie Polski się udały, jestem z tego zadowolony. Jeszcze raz wam pokazuję piękno tych terenów. Przyjeżdżajcie nad jezioro Torfy koło Otwocka, bo naprawdę warto. Dla tego widoku, powiem szczerze, to ja bym nawet z drugiego krańca Polski jechał. Bo naprawdę telefon, jakość nagrania nawet nie oddaje tego piękna, jakie jest tu naprawdę. Okej, trzymajcie się, na razie, piorun elektryk.